Cześć Boże, Piotr Krupa, zapraszam na informacje dnia. Milion Koreańczyków uczestniczyło we mszy świętej, której przewodniczył ojciec święty Franciszek w Seulu. Papież wyniósł do grona błogosławionych 124 koreańskich męczenników. Pielgrzymkę ojca świętego Franciszka do Korei Południowej transmitują Radio Maryja i Telewizja Trwam. W Seulu obecni są ojcowie Jan Król i Jacek Cydzik. Prośba o włączenie w poczet błogosławionych sługi Bożego Pawła Yun-Yi-Hunga i jego 123 towarzyszy skierował do Ojca Świętego ksiądz biskup Francisk Xavier Ahn Myong-ok. Przypomniał, że błogosławiony Paweł oddał swoje życie wraz ze swoim kuzynem za to, że łamiąc obrzędy konfucjańskie, chciał po chrześcijańsku pochować swoją matkę. W grupie nowych błogosławionych męczenników znalazł się również Augustyn Yeong Yang-kyong, uważany za ojca koreańskiego katolicyzmu, oraz jedyny kapłan Chińczyk, ksiądz Jakub Yu Munmo. Ogłoszenie nowych błogosławionych przez Ojca Świętego i przedstawienie ich wizerunków spotkało się z ogromną radością wiernych. W homilii Ojciec Święty podkreślił, że wiara chrześcijańska dotarła do Korei nie dzięki misjonarzom, ale przez serca i umysły Koreańczyków. Pobudziła ich ciekawość i poszukiwanie prawdy religijnej. Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie w Korei już na początku musiały dokonać wyboru między światem a Chrystusem. Poznali cenę bycia uczniem, byli prześladowani i musieli uciekać w góry. Postanowili zostawić wszystko, co mogłoby ich oddalić od Chrystusa, wskazał papież. Męczennicy domagają się od nas, byśmy dali pierwszeństwo Chrystusowi i postrzegali wszystko inne na tym świecie w relacji do Niego i do Jego wiecznego Królestwa. Każą nam pomyśleć, czy jest coś takiego, za co gotowi bylibyśmy oddać życie. Ojciec Święty Franciszek podkreślił, że męczennicy koreańscy uczą nas również znaczenia miłosierdzia w życiu wiary. Czystość ich świadectwa nie pozwalała im rozdzielić przykazania miłości Boga i bliźniego. Z wielką troską dbali o potrzeby braci. To świadectwo jest niezwykle ważne w społeczeństwach, gdzie obok ogromnego bogactwa po cichu wzrasta skrajne ubóstwo. Dziedzictwo męczenników może inspirować wszystkich ludzi dobrej woli do harmonijnej pracy na rzecz bardziej sprawiedliwego, wolnego i pojednanego społeczeństwa, przyczyniając się w ten sposób do pokoju i ochrony wartości autentycznie ludzkich w tym kraju i w naszym świecie. Dla Koreańczyków wizyta Ojca Świętego Franciszka w ich kraju to wielkie wydarzenie. To niezwykłe, że papież przewodniczył mszy świętej beatyfikacyjnej poza Watykanem. Byłam naprawdę poruszona tym, że mogłam go zobaczyć osobiście. Papież zawsze mówi o osobach potrzebujących i biednych. Byłem głęboko wzruszony i obiecałem Bogu, że będę od dziś śledzić słowa papieża. Na Jasnej Górze o godzinie 11 odbędą się święcenia biskupie ojca Łukasza Buzuna, dotychczasowego przeora jasnogórskiego klasztoru. Ojciec święty Franciszek mianował go 5 lipca biskupem pomocniczym diecezji kaliskiej. Ojciec Łukasz Buzun jako dewizę biskupiego posługiwania obrał słowa „Ty masz słowa życia wiecznego”, zaczerpnięte z Ewangelii świętego Jana. Biskup nominat zwrócił uwagę na dwa aspekty, które będą najważniejsze w jego biskupiej posłudze. Pierwszym z nich jest posługa jednoczenia kapłanów, a drugim troska o rodzinę. Jeden aspekt to jest na pewno taka posługa jednoczenia kapłanów, tych wszystkich elementów duchowości, w ogóle duszpasterstwa, właśnie jednoczenie, czyli żeby to wszystko miało taki charakter chrystocentryczny i maryjny. Taka rzeczywistość to jest dla mnie, zresztą dla mnie jakoś bliska, tym bardziej, że chociaż krótko byłem, ale byłem przeorem Jasnej Góry, więc tutaj ten aspekt maryjny jest bardzo wynimocny. Chociaż właśnie diecezja kaliska to jest diecezja świętego Józefa, więc Maryja, Józef, Jezus, święta rodzina, więc tutaj chyba takim drugim aspektem to na pewno byłaby troska o rodzinę. Ja mam też takie doświadczenie i pomocy rodzinie na Jasnej Górze w ośrodku w poradni rodzinnej, więc też z tej strony. Myślę, że te dwa aspekty są dla mnie tutaj bardzo istotne i ważne. Ojciec Łukasz Buzun urodził się 26 lutego 1968 roku w Korecinie. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne Ojców Paulinów, uzyskując tytuł magistra teologii. Doktorat uzyskał na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przez 3 lata pełnił funkcję podprzeora klasztoru jasnogórskiego, a 2 kwietnia bieżącego roku został wybrany przewodniczącym.
przeorem. Uroczystości święceń biskupich będą transmitowały Radio Maryja i Telewizja Trwam. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko poinformował, że ukraińska artyleria zniszczyła część rosyjskich pojazdów opancerzonych. Miały one przekroczyć granicę z Ukrainą, nie ma jednak na to dowodów, a strona rosyjska zaprzeczyła tym doniesieniom. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko poinformował w rozmowie telefonicznej brytyjskiego premiera Davida Camerona o wtargnięciu rosyjskich transporterów opancerzonych na Ukrainę. Informację potwierdził podczas konferencji prasowej sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Andrii Łysenko. Konwój rosyjskich pojazdów wojskowych wszedł na Ukrainę przez przejście graniczne Izvarine, które tymczasowo nie jest kontrolowane przez stronę ukraińską. Głos w sprawie zabrała także Francja. Wzywam przede wszystkim Rosję do poszanowania integralności terytorialnej Ukrainy, ale także obu prezydentów do dokonania niezbędnych wysiłków w celu zapobieżenia eskalacji konfliktu i nawiązania dialogu. Jednak Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej zaprzeczyło tym doniesieniom. Zdaniem Rosji armia ukraińska zniszczyła zjawę, bo żadna rosyjska kolumna wojskowa nie istnieje. Tymczasem ukraińskie służby graniczne i celne wciąż oczekują na rosyjski konwój z pomocą humanitarną, który musi przejść inspekcję. Strona ukraińska wysłała swoich przedstawicieli i są oni gotowi do rozpoczęcia pracy po otrzymaniu ładunku. Miejsca pracy zostały już dla nich przygotowane, ale nasi przedstawiciele nie otrzymali jeszcze dokumentów związanych z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża w sprawie tego właśnie ładunku. Pośrednikiem w dostarczeniu ładunku jest Czerwony Krzyż. Jego przedstawiciele mówią o konieczności potwierdzenia, że ładunek ma wyłącznie charakter humanitarny. Obecnie, według doniesień reporterów francuskiej agencji, ciężarówki z ładunkiem znajdują się w pobliżu przejścia granicznego Donieck i Izvarino. Mogą więc trafić do prorosyjskich separatystów. Co do planów rosyjskiego konwoju humanitarnego, nic jeszcze nie wiem, ponieważ nie zależy to tylko od tego, co planujemy, ale od tego, jak będzie reagował ukraiński rząd i czy będzie temu przeciwdziałał. Nie wiem, w jaki sposób mają temu zapobiegać. A na pomoc oczekują mieszkańcy wschodniej części Ukrainy. Nie mają wody pitnej, a sam Donieck codziennie odczuwa skutki bombardowań. Giną niewinni ludzie. Widzicie, jesteśmy bombardowani każdego dnia. To jest bardzo przerażające. Boimy się pozostać w domach. W najbliższą niedzielę w Berlinie o sytuacji na Ukrainie będą rozmawiać szefowie dyplomacji Ukrainy, Rosji, Francji oraz Niemiec. Cztery medale wywalczyli Polacy podczas czwartego dnia Mistrzostw Europy w Zurichu. Kobiety okazały się najlepsze w rzucie młotem, a mężczyźni w biegach. Zdobyli oni tym samym dwa złote medale oraz srebro i brąz. Wczorajszy dzień okazał się wielkim świętem polskiego sportu. W biegu na 800 metrów najlepszy był Adam Kszczot, który zdobył olimpijskie złoto. Do grona złotych medalistów dołączyła także w rzucie młotem Anna Włodarczyk. Brąz w tej samej kategorii trafił do Joanny Fiodorow. W biegu na 800 metrów srebro wywalczył Artur Kuciapski. Polacy zdobyli w Zurychu już 7 medali. Wcześniej po srebro w biegu na 3000 metrów z przeszkodami sięgnął Krystian Zalewski i stał się tym samym pierwszym od 32 lat polskim medalistą w tej dyscyplinie. Dwa brązowe krążki zdobyli dyskobol Robert Urbanek i kulomiot Tomasz Majewski. W klasyfikacji medalowej Polska awansowała na 5. pozycję. Na prowadzeniu jest Wielka Brytania, która na swoim koncie ma 13 medali, w tym 6 złotych. To wszystko w tych informacjach dnia. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Julita Mirecka. Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Rozbudowany Wyż Azorski sięga klinem aż po Europę Wschodnią. Po jego północnych krańcach wędrują płytkie, ale aktywne niże z frontami atmosferycznymi. Początkowo Polska znajdzie się w zasięgu oddziaływania takiego niżu. Z upływem czasu jednak pogodę zacznie kształtować obszar nieco podwyższonego ciśnienia.
W Niemczech, Polsce, a także Austrii dziś sporo deszczu. Bez przejaśnień w Szkocji i Irlandii. A najwięcej słońca nad Morzem Śródziemnym, a także nad Morzem Czarnym. Tutaj też najcieplej, do 33 stopni. Tak przedstawia się prognoza pogody dla Europy. A już teraz przechodzimy do warunków pogodowych w kraju. Przed południem dużo chmur i miejscami przelotne opady deszczu możliwe od Dolnego Śląska po Podkarpacie. Na wybrzeżu niewykluczona burza. Po południu zachmurzenie zmienne, okresami dużo chmur. Przelotne opady deszczu oraz lokalne burze możliwe w całym kraju. Najwięcej słońca będzie na wybrzeżu. A termometry wskażą maksymalnie od 18 stopni Celsjusza na ziemi świętokrzyskiej do 22 w rejonie północnej Polski. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny z zachodu. Spodziewane są niewielkie wahania ciśnienia, a w południe na barometrach będzie około 1010 hektopaskali. A już teraz o tym, jaka pogoda czeka nas w poszczególnych regionach. Zapraszam. W ciągu dnia na przeważającym obszarze Polski słonecznie, na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu na wschodzie lokalnie mogą pojawić się słabe opady przelotnego deszczu. W najcieplejszym okresie dnia termometry wskażą od 19 stopni na Wyżynie Sandomierskiej do 22 w zachodniej i wschodniej części kraju. Wiatr umiarkowany, momentami dość silny z zachodu. Barometry w stolicy wskażą około 1011 hektopaskali i ciśnienie będzie się wahać. Wszystkim Państwu dziękuję, życząc dobrego dnia.